Dobra, siemanko moi drodzy, my jesteśmy już trochę zmęczeni, bo cały czas ciśniemy Beta Metal Gear Solida. W tym momencie odpalamy najwyższy poziom trudności dostępny w becie, czyli Hard na mapie Record Base. Jesteśmy w dwójkę, Bolek nas niestety opuścił. No i cóż, kończ waś wstydu oszczędź, małe podsumowanie na końcu i pora się zbierać. Znaczy nie, do spania, tylko chwilę sobie odpocząć, wiadomo, jak to nerdy, no, my nie śpimy. My czuwamy. Aż spadnie Bitcoin. Ciekawi mnie ta twoja teoria o tym, że surowce są szelowane i w sumie powinno tak być. Nie wiem, czy tak jest, ale tak bym to widział też sam w sumie. Bo wiesz... Okay, mamy misję na normalne barykady, gdziekolwiek ona jest. I cię nie widzę w drzewie. A, widzę. Aha, bo ty tam zasprintowałeś do przodu, mega. Nie, wywaliło mnie tak. Aha, dziwne. 25 level mają. No, my też. Ja mam 20, też chyba też masz spełnić coś koło tego. To co zauważyłem, to to, że szybciej zbieram drewno teraz, jak mam wyższy poziom. Next level shit. Wybierania rzeczy. Jest nieintuicyjny. Znaczy wyciągania z tego ekwipunku, czy jak? No, tak. No, zgadzam się. Znaczy... Nie wiem, widać, że ta gra jest głównie pod konsolę stworzona i to w zasadzie tak, było tak. Pewne, ale... Niestety pewne rzeczy są tutaj aż nazbyt nieintuicyjne. Dobra, przyspieszam ten temat. Czekaj, no trzeba zrobić ten... Nie, bo chcę zobaczyć, jak będzie, skąd fale będą szły, wiesz? LOL! Patrz, fala z nieba! God, is that you? Bo to na fale z nieba trzeba, co to jest? Czekaj, co to jest? To jest chyba śliska pułapka. A tam jest jeszcze jeden ten, jeszcze jeden punkt, idziesz do niego? A tak, idę, bo jest blisko w sumie. Przepraszam, nie zauważyłem. Place for tropical lake transfer at 10 unit? Jest kilka takich sytuacji, o które mam tak wiele pytań. Zbieraj, zbieraj, biedak, zbieraj! Nie wiem, mam, że mam się za ciebie modlić i tyle wiem. Place for tropical delay. Chyba są łączone te materiały w takim razie. Co pewnie jest gdzieś napisane, ale tego nie widzę, bo jestem ślepy. Aha, nie stać na żadne sensory, ani na nic. Zaczynam mieć wrażenie, że ty na instancję zawsze wchodzisz tylko z rzeczami, które sobie wniesiesz, a surowce, które masz do craftingu, to masz tylko i wyłącznie w tej konkretnej instancji. I później to jest dopiero transferowane do globalnego stasza. Mam wrażenie, że tak to może to działać. Sądząc po ilości rzeczy, które mogę budować w tym momencie i tak dalej.
to w taki sposób, że jak się... Ja, one się świecą, te skrypty. Tak. Co, te kolce? Na głowach? Nie, co? Z północnego zachodu będą teraz szli, nie? No tak, masz podświetlone. Dobra. Jeden tam z nieba spadł teraz i trzy idą z tych tuneli tutaj. Śmiesznie wygląda, bo one się wylewają z tego. Znaczy, dobra, wylewają to złe słowo. Wypadają. Aha. Okej, okay, nie dać się im uderzyć. To jest moja definicja na teraz. Good job. Aha, a atakują na Warhola. O oh, fuck, o oh, fuck. Aha, dobra. Obok ciebie, obok ciebie! Dobra, te turety są pretty much OP. Dobra, ale tak, ale tak dla się. Może się przyjmie, ale w mega wąskim kręgu i nie spodziewałbym się, że. Że tak powiem. Wskaźniki sprzedaży zadowolą Konami. Ej, a co jeśli dodamy tutaj poślizgową pułapkę i na dole damy drut kolczasty? No. Dobrze, i skąd kolejny wave idzie? Bo to nam się powinno chyba pokazać, czy nie? Nie. Trzeba craftić. Powinno. Nie, no exploding powinno. Drum. Dobra, to najpierw idziemy po ten. Ja idę może... Ja idę na południe. Ty iść na północ. Strasznie dużo tych spawnów. Ale w tych spawnach masz wyznaczone tak naprawdę, gdzie są rzeczy. Tam nie tylko spadają zombiaki z nieba, tylko też właśnie lód. A, czyli że tu... Aha, czyli razem z zombiakami może mogą wypaść rzeczy jeszcze, tak? Mhm. Okej, okay. Czyli to jakby w trakcie tego, jak one są wciągane tam, to jeszcze wciągane jest reszta fantazji. Spoko, słodko.
Place for tropical delay, recover 50 materials. Chyba trzeba robić szybko te... Kurwa, jebane sterowanie. Trzeba stworzyć... turetę, szybko. Mam dwie. Okej. Tylko muszę wiedzieć, gdzie je położyć. Jedną myślałbym tutaj. Chociaż nie, bez... A. Dużo, że tak powiem, stron ataku. Chyba, że tam na dole gdzieś postawię, gdzie ty biegasz teraz. I czy my nie dostaliśmy czegoś do zbudowania przypadkiem? Mam coś takiego? O, właśnie. Tak, dostaliśmy na działkę chyba rzeczy. O, możemy zrobić zautomatyzowane działka, a to bez sensu, ale mogę zrobić te heavy machine gun, te rosyjskie. To już dwa są gotowe, dobra. To mam cztery machine guny w tym momencie. Dobra. Czy co, jeden... Jeden... Czekaj, nie, jeden tutaj, na froncie. I drugi tutaj, tak? Tu? Nie, nie tu. Tu, tu, nie tu. To jest mater. Drugi tutaj. I think not. Biegnę zyskiwać? No, biegnę. Dobra. Na tą jedną, na tą pierwszą polecę, bo powinienem zdążyć i tak dalej. Zanim wiesz, jeszcze zanim one dojdą. O, 26. Ale... No dobra, zamrażająca pułapka. Ale przez to, że się skalują obrażenia turetki na poziom zombiaku, to właśnie przez to turetka jest OP tutaj w tym zestawieniu. Coming, coming, coming. Czyli to jest w sumie tak turret sitting simulator, nie? No. Tak teraz o tym myślę. To, że my źle rozumiemy założenia tej gry, nie doceniamy jej super skomplikowanych wątków. Może. Ale jak w becie nawet fabuły nic nie ma, no to skąd mam wiedzieć, co robimy źle? A, przepraszam. To ja. Zadałem ci wrażenia, czy nie? Zadałeś. A, myślałem, że cię wyrzuciłem, to sorry. Nie, może przyspieszymy. No tak, tylko że to przyspiesza kopanie, a nie ten. Znaczy, to nam może wynik zdać, nie? Ale... LOL! Ej, one się ślizgają na tej pułapce, przewracają i wpadają na kolce. Jakie słodkie. Nie tak. O, ale patrz, mój machine gun ma 240 amunicji, zielony ma tylko 120 w standardzie. Czyli dwa razy tyle naboi ma w tym, w dramie. Nie ma, zwolniło wydobycie. Przepraszam, co Bielak, strzelasz z mojego karabinu, chłopie. Kurwa, koło głowy mi walisz? A, o to ci chodziło. Oj tam, szczegóły. Jak tam, nadal nie dałeś się przekonać na Escape from Tarkov, czy nadal za drogie? Nie, nie lubię takich gier. Nie? Nie. Ty, człowieku, który grał w DayZ.
Nie wiem, strata czasu moim zdaniem, wolę gdzieś pójść. O. No. To jest proces dojrzewania, który do mnie słabo dochodzi. Ty, czekaj. Strata czasu, wolę coś pójść. Powiedziałeś w sobotę wieczorem o godzinie pierwszej nad ranem grając w betę Metal Gear Survive. To jest darmowa. Okej. Fuck! O fuck, te, wywaliłem się na swojej pułapce i... Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj. Szybko, szybko, Bierak! Ochłaniaj! Co osłaniaj? Mogę cię podnieść jakoś? Mogę. O, możesz. Dawaj go, dawaj go, nie, on... nie! Ale on tylko dziabnął lekko. Wave 2 dopiero. O, ale Walker Gill już sam. Dobra, chodź. Czy one są na dachu? Tak. Wow. Cóż to był za okrzyk? Co? Hitze bitem. Masz jeszcze te, masz te tabletki jeszcze, czy nie, już nie? Nie mam. Hej. Wbiegnij w niego, po prostu lewym przyciskiem. O. A to możesz mnie... Mogę. Kurwa, jeszcze raz, jebnij. Dobra, wstawaj, leć na górę i ten, i weź swojego. Małego? A... Bierę, bierę. Potężne, dynamiczne animacje w tej grze. Czekaj, to 2 na 3 czy 3 na 2? To dopiero była druga fala? Mi się wydawało, że była trzecia. Nie, była druga. Aha! That's the... O kurwa, idą zewsząd. Dobrze. To dobra wiadomość, bo możemy strzelać we wszystkich kierunkach. W sumie ten Stairway to Heaven mnie najbardziej wkurwia, że stąd przychodzę. Co to jest? Stać nas na machine guny? To są pierdolone koty, kapitanie, co? Machine guny. Nie wiem, zastanawiam się właśnie. Nie zastanawiaj się, musimy je mieć. No ja dwa będę miał. Okej. Okay. Ale możesz postawić te swoje też. Jakbym miał, ja mam tylko pułapki jeszcze. I płoty. A co to jest ten air cannon w końcu? Wiemy czy nie wiemy? A on może przyciąga przeciwników albo coś w tym goście. Ej, sprawdzę też te automatyczne działka. Znaczy postawię jedno i zobaczymy jak to strzela. Że one są droższe, nie? Nie wiem, czy... tak? Są droższe? Być może. No. Elektroniki kosztują. To są szoki trafy, tak. A nie, to jest wave trzecim, widzisz, mówiłem. No, no chodziło mi, że tam nieważne. Tak, wiem, wiem, też mi się tak wydawało. Kurwa, przeciwko ostrzałowi. Czekaj teraz, która z tych turletek to jest która? Aha, dobra. To automatyczna. Jak to będzie działać? Hej, zacznę strzelać.
Halo? No rozpierdalaj! Senek! Trzy bombery naraz, super. O kurwa. Co jest? Kolejny bomber. No, daj mu wybuchnąć, daj mu wybuchnąć! Ja go odsuwam na razie od ten. No, w sumie odsuwam. Aha, już barykad nie ma. To kierowcą, kurwa, gość. Ci pokażę melej. Dlaczego do swojego kotka nie wsiadasz? Bo ruletka jest lepsza. No to ja wsiadam do swojego, bo mu się zniszczył. Ha, ha. Kurwa, skąd? Aha, 27 poziomu i wybiegają nam z budynku. Trzeba będzie zobaczyć po tej instancji, ile ten automatyczny gatling ma u siebie na boi. Bo może się okazać, że on ekonomicznie zużywa, tak powiem, to strzała wszystkie. No, ale na ekonomiczniejszym moja też spamy. Ta tuletka jeszcze strzela, ja mam wrażenie, że ona ma więcej tam, więcej amunicji niż... A, ta, którą, ta automatyczna? Tak, 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 ona cały czas tam strzela. Poza tym, że nie umie targetować bomberów właściwie, to powiem ci, nawet robi robotę. I chcę zobaczyć, ile ona ma amunicji zużytej, ale... Dobra, zobaczę teraz. To jest chwila luzu. 176 na 300, no w tym czasie już bym wystrzelał chyba wszystko. Idzie bomber. No nie, wiesz co, to mam podsumowanie, ta gra to jest Sitting in Toilet Simulator, przynajmniej ten tryb. Tuletki są po prostu za mocne, znaczy nie narzekam, ale są za potężne. I przez to każda inna strategia, nawet Walker, mimo że jest słodki i tak dalej, no to prawda jest taka, że... No. Ojejku. Dobrze. Glanuj go, glanuj go.
No i na dwóch ulepszonych turetkach, kurde, cała instancja przysiedziana. Jej! Brawo my! Zrobiliśmy misję na hardzie! Skończyliśmy wszystkie misje dostępne w becie Metal Gear Survive. Jej! Jak się z tym czujesz, Tropi? To było bardzo ekscytujące. Można było ruszać myszką i klikać lewy. No właśnie. Tak myślę, tak myślę. Kiedy chyba 4 albo 5 odcinków z tego wyjdzie. Ja to pewnie wrzucę masowo, bo nie będę mi się chciał wrzucać tego z osobnym dniem. Czy za Harda dostałem jakieś lepsze nagrody? No pewnie tak, ale... Ile było? 5 skrzyneczek? A nie, jeszcze tutaj jakieś mamy. O, i chyba dostałem drugi raz taki sam heavy machine gun, jaki już mam. Zaczynają się powtóreczki. Nie, dostałem dwa razy taki sam. Karabin, dobrze. Jej, widzisz? Jak ja siedziałem na turetce, to byłem lepszy. O 100 punktów. Ale medal dostałem. I kiedy ta gra wychodzi? Ta gra wychodzi za 3 dni? Może mają więcej zrobione. No, pewnie mają wszystko zrobione, ale... Nie wiem, jakiś bardziej survivalowy ten tryb gry by się przydał, nie takie. No wiesz, tam w założeniu tym globalnym podobno jest. Czy w to wierzyć, czy nie, to już swoją drogą. Okej, okay, no w zasadzie to już nie dostajemy żadnych fantów. Zrobiliśmy wszystkie misje, supply box jest pusty. Ja chcę z ciekawości zobaczyć, czy serio dostaliśmy drugi raz ten sam przedmiot. Craft, turetka. No tak, dostaliśmy go dwa razy, ale nic nie dostałem za to, że dostałem powtórkę. To też jest w sumie coś, nad czym trzeba popracować i nie wiadomo, czy oni tu dopracowali tak, jak powinni. Metal Gear Survive. Przyjemna beta. Spędzone ile czasu? Spędzone 3 godziny. Spędzone 3 godziny. W doborowym towarzystwie na pewno lepsze niż solo. Turetki mega niezbalansowane i całą grę można zrobić turetkami. Fajnie, że to było za darmo, ale raczej... Tak, to jest najlepszy fragment tej gry. Tak, zgadzam się. Wiesz, że mogę cię tak podbijać cały czas? Mogę robić przeładowanie, strzelać znowu, robić przeładowanie, strzelać znowu, robić przeładowanie, strzelać znowu. Dokładam sobie jeden nabój akurat jak cię podbiję. Unbalanced, nerf this. Dobra, tak jak mówię, turletki niezbalansowane, gra raczej nie jest czymś, co bym kupił za swoje pieniążki. Wszystkim, którym chciało się oglądać wszystkie party tej serii, szacun, nie wiem, czy ja bym to obejrzał. Dziękuję Tropiemu. Serio. Dziękuję Tropiemu, że był ze mną. Tropci, Tropcia, Tropcia. Dziękuję ci, było miło. Już proszę, nie ma nas. Co za kurwa. No i co? Budujesz sobie fort. Dobra, kończę to szaleństwo. Siema, moi drodzy, i do usłyszenia, mówił Bielak206.